Shalom Aleichem. Czekaliście na ten odcinek? Czekaliście na odcinek z synagogi, która jest w żydowskim ośrodku wypoczynkowym? Jestem tu na święta i oprowadzam was po żydowskim ośrodku wypoczynkowym, w którym ja będę na święta. Ośrodek ten jest własnością organizacji Kirów, typu Kirów, czyli organizacji, która pomaga Żydom, tym mniej religijnym, wrócić do religii, albo po prostu nawet poznać trochę judaizmu, a dać im zakosztować, jak to jest żyć w religijny sposób. A w ośrodku na świętach jest miks ludzi, są Żydzi religijni, niereligijni, hasydzi, Litwacy, a wszystko to po to tak naprawdę, żeby tym mniej religijnym trochę pomóc i dać im trochę jidyszkaj, dać im trochę poczucia tej identyfikacji żydowskiej, żeby mogli zobaczyć, jak naprawdę wyglądają święta, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda religijne życie. No i teraz pójdziemy do synagogi. Jest to naprawdę super miejsce. Opowiem wam trochę o synagodze. Wybaczcie, że jest chaotycznie, no ale jest jak jest. Chcę wam pokazać autentycznie, jak to wygląda, dlatego te wszystkie wycieczki są trochę bez przygotowania. No i chcę wam pokazać trochę tego żydowskiego życia. No wielu z was nie będzie miało nigdy szansy zobaczyć takiego miejsca na żywo, dlatego mam nadzieję, że trochę moje filmy wam pokażą i wyjaśnią, no i trochę odczarują ten nasz świat, bo będziecie mogli zobaczyć, że tajemniczy świat Żydów wcale nie jest tajemniczy. A to co? Idziemy do szula. Tak wygląda budynek synagogi. Wchodzimy teraz. Kolonie wakacyjne, które tu się odbywają co roku w wakacje, nazywają się The Zone. Oczywiście są kolonie oddzielne dla chłopców, oddzielne dla dziewczyn. Jak wygląda miejsce, w którym są dziewczynki, możecie zobaczyć na filmie, który pokazuje, jak moja córka jest na takich koloniach. Tutaj, po tej stronie są tylko i wyłącznie chłopcy w wakacje. No i jesteśmy właśnie w synagodze. Co mamy na początku? Ktoś wie, co to? Tak wyglądają zwoje Tora. I powiedziałem specjalnie Tora, a nie Tojra, bo to są zwoje Tojra w tradycji sefardyjskiej. Tak wygląda wejście. I znaczy w środku tego opakowania, to mogliście zobaczyć w filmie, jak byliśmy w synagodze. I w środku tam zawsze jest zwój Tojra. A w wymowie sefardyjskiej Tora, czyli to są zwoje Tora. A raczej ozdobne pojemniki na te zwoje. Tutaj mamy kolejne. Tutaj możecie zobaczyć program naszego pobytu. I zanim wejdziemy do tej części szula, to jest Bais Medrasz w zasadzie, czyli dom nauki. Zanim tam wejdziemy, to pójdziemy na górę. Widzę, dalej mamy ozdobne pojemniki na Sefer Tojra. Tutaj jest szatnia. I wchodzimy na górę. Na górze jest główny szul, na górze jest główna synagoga, dlatego zaczniemy naszą wycieczkę po szulu właśnie od góry. O, nie byłem tutaj 2 lata przez pandemię. Przez
przed wejściem do szula umywalki, żeby umyć ręce. Idziemy. Jesteśmy w szulu. Zanim zacznę wam opowiadać i wam pokazywać, to idziemy zająć miejsce, żeby mieć je na całe święta. Ja mam tutaj swoje ulubione miejsce. Tutaj. No i dobra, jesteśmy w szulu. Zaczniemy od końca. Jest to szul dla mężczyzn, dlatego nie ma jako takiej sekcji dla kobiet. Jest ona wyznaczona przez taki specjalny parawan, który nazywa się mechica. Tutaj panie siedzą. W czasie modlitw. Chociaż oczywiście kobiety nie mają obowiązku modlitwy. Tak naprawdę kobiety, jeśli nie mają czasu, nie muszą się modlić, nie mają takiego obowiązku, to mężczyźni muszą robić te wszystkie rzeczy. Tutaj widzę półka z modlitewnikami i widzę, mamy różne modlitewniki, humashi też, czyli takie książki, w których jest napisana Tojra i ona jest z komentarzami. Widzę tutaj modlitewniki na święta. Tak wygląda ogólne spojrzenie na szul. Zaraz o tych zwierzątkach tam porozmawiamy. Tutaj. O, te modlitewniki są najlepszym dowodem na to, jak mieszane towarzystwo będzie na świętach. Te białe modlitewniki to są modlitewniki w tradycji sefardyjskiej. Więc będą tutaj też Żydzi sefardyjscy, będą też aszkenazyjscy. Oj, tu będzie duży miks ludzi, będzie naprawdę fajnie. Więc półki z książkami, czyli nic wielkiego. Szul nie jest jakoś wielce tradycyjnie tutaj zbudowany. To jest taki bardziej nowoczesny szul, robiony bardziej pod młodzież i pod właśnie taką, pod takie działanie kirów, pod takie działanie promujące judaizm wśród różnych ludzi. Dobra, podchodzimy tu i pokażę wam z bliska. Tutaj widzę świece gotowe na święta. To nie są prawdziwe zwoje Tojra. To są takie udawane na papierze. Nieprawdziwe. Po co one tu leżą? No bo idzie Simcha z Tojra, po to tu jesteśmy, więc ludzie będą tańczyli ze zwojami Tojra. Tutaj mamy kogoś się uczy. Tu jest Bima. Tu się czyta Tojra, się przynosi Tojra z Aron HaKodesh, czyli tam za białym tym parawanem, który w ciągu roku nie jest biały. On jest biały tylko w momencie tych dużych świąt, które teraz mamy. Tu będą siedzieli ważni rabini. Co tu mamy? Widzę, to jest korona od Tojra. To też korona. Tutaj, w tym miejscu, będzie stała osoba, Hazan Baal Tefila, który będzie po prostu prowadził modlitwę. To jest Amud. No i spójrzmy na to niesamowite Aron HaKodesh. Widzicie zwierzęta? Te zwierzęta nie są przypadkowe. Te zwierzęta mają ogromną, ogromną symbolikę. Ale zaraz o nich wam opowiem. Podejdziemy do Aron HaKodesh.
Tam jest Tojra za tymi drzwiami. No i Szul. Zanim wam opowiem o symbolice tych zwierząt, to wam chwilę jeszcze pokażę trochę rzeczy. Znaczy w sumie to nie ma już co pokazywać w tym Szulu. Ale taki ogólny widok. Ten Szul będzie zapełniony. Jeszcze wam ciekawostkę pokażę. Cukierki dla dzieci. Gemura, Talmud nas uczy, że można przekupiać dzieci, jeśli chodzi o religię. Można dzieci wynagradzać tym, że za to, że uczą się, za to, że się modlą, za to, że chcą coś robić religijnego. Dlatego te cukierki są tu. I uwierzcie mi, jest kilka kartonów tych cukierków gdzieś tutaj pewnie schowanych, bo dzieci będzie bardzo dużo. No ale pomówmy trochę o symbolice tych zwierząt. Bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. Trochę kontrowersyjna i nieczęsto spotykana. Dobra, ja usiądę sobie. Może jakoś przerzucę kamerę. No to teraz mogę wam opowiedzieć o tej symbolice tych zwierząt, które tam są. Po pierwsze, czemu jest to kontrowersyjne? Kontrowersyjne jest to z takiego powodu, ponieważ tradycyjnie w synagogach nie wystawia się żadnych figur, ani zwierząt, ani ludzi. Jednak w tym wypadku chodzi o edukację, o chinuch. Chodzi o to, żeby poprzez te reprezentacje uczyć. A po drugie, tak naprawdę nie można pokazywać figur ludzi. Figury i obrazy zwierząt są ok. Dlatego te zwierzęta mogą być. Natomiast wielu ludzi myśli, że chodzi o wszystko, co żyje, że nie może być w synagodze i tak dalej. Nie, nie, nie. Chodzi przede wszystkim o ludzi, o przedstawianie figur ludzi. Figury zwierząt można przedstawiać. Nawet można zobaczyć obrazy zwierząt w synagogach w Polsce. Czyli obrazy zwierząt były w synagogach i nie jest to coś niespotykanego. Dzisiaj mało używa się już takiej symboliki, ale w tej synagodze możecie zobaczyć coś fascynującego. Te cztery zwierzęta przedstawiają jedną z myślne z działu, który nazywa się Pirkei Avos. I o ile pamiętam, to jest piąty rozdział, 20 myślna, a w niektórych opracowaniach to jest myślna 23. Ta myślna mówi nam, jak mamy służyć Hashem, w jaki sposób. I ta myślna mówi nam na przykładzie czterech zwierząt. Po pierwsze, mamy być tacy jak tutaj leopard. Mamy być tacy jak leopard, czyli jacy. Myślna mówi, że leopard jest, ja tutaj tak mam problemy z tłumaczeniem, ale dojdziemy do tego. Myślna mówi, że leopard jest zwierzęciem, które jest trochę zuchwałe, bardzo odważne, takie trochę nieokrzesane. Jest zwierzęciem, które dąży do celu, choćby nie wiem co, w taki naprawdę mocny sposób. Dlatego myślna mówi, że mamy być jak leopard. Czyli mamy być tacy zawzięci w tym, co robimy. Mamy być wyraźni w tym, co robimy. A co robimy? Chodzi oczywiście o służbę Bogu. Mamy dążyć do wykonywania mytw i tego, co Bóg chce, właśnie w taki trochę zuchwały sposób, w taki mocny sposób, w taki bardzo, bardzo zdecydowany. Tak jak to robi leopard, kiedy na przykład poluje na zwierzynę. Po drugie, mamy być jak jeleń. Tutaj na górze jest jeleń. Mamy być jak jeleń. I o ile dobrze tłumaczę, to myślna chyba używa takiego słowa, mamy być w pewien sposób płochliwi jak jeleń. Ale nie mamy się bać. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy być szybcy. Mamy mieć w sobie ten taki zryw, który ma jeleń. Wyobraźcie sobie, idziecie przez las
i właśnie stanęliście na gałązkę, która się złamała, a gdzieś tam stał sobie jeleń. On natychmiast po usłyszeniu tego dźwięku złamanej gałązki, on wystartuje. Natychmiast, spłoszony. Tak będzie jak błyskawica. Więc chodzi o to, że my w służbie Hashem mamy być jak jeleń, mamy dążyć do wykonywania mycw i tego, co Hashem od nas chce, właśnie w taki aż puchliwy sposób, taki natychmiastowy, taki zryw mamy zrobić. Chodzi też o to, żeby ten zryw chronił nas przed wszystkim, co jest złe. Następne zwierzę to orzeł. Myśna mówi, że mamy być leccy jak orzeł. Co to znaczy? To znaczy, że mamy mieć w sobie trochę takiej swawoli, takiej lekkości, kiedy służymy Bogu. Mamy czuć się swobodnie. Mamy tak się czuć swobodnie, jakbyśmy mieli ulecieć. Mamy też poznawać, mamy też obserwować wszystko. Mamy czuć się w religii w sposób bardzo swobodny i naturalny. Jeden z wielkich rabinów hasyckich mówił, że jeśli jesteś religijny i jest ci z tym źle, czujesz się zmęczony religią, nie rozumiesz religii, jeśli jesteś religijny i ci się to nie podoba z jakiegoś powodu, męczy cię to, jest to przeszkoda w twoim życiu, to znaczy, że robisz coś nie tak, bo judaizm ma pomagać w życiu i ten orzeł jest tego symbolem, że ta nasza religijność ma być taka leciutka, taka jakbyśmy aż chcieli wystartować w górę. Czwartym zwierzęciem jest lew. No i o lwie to chyba już nie muszę dużo mówić. Mamy być tacy jak lew. Mamy być silni, zdecydowani i nieugięci. Mamy być bardzo odważni, ale tak samo jak lew. Mamy być silni i przeciwstawiać się Ajenora, przeciwstawiać się tej złej inklinacji, która w nas jest. Mamy tak jak lew silnie walczyć z tym wszystkim, co złe jest w nas w środku. I taka jest właśnie symbolika tego, ponieważ ta organizacja, która jest właścicielem tego całego obozu tutaj, jest organizacją Kirów, czyli tą taką uczącą o judaizmie, to ta reprezentacja czterech zwierząt jest właśnie w celach edukacyjnych tutaj, żeby ludziom powiedzieć, jak mamy służyć Bogu. A dokładnie Miszna mówi, jak mamy służyć Ojcu w niebie. No i co? To chyba będziemy szli na dół do synagogi, bo to nie koniec wycieczki. A wycieczka jest jak zawsze chaotyczna, ale mam nadzieję, że chociaż ta wyjaśnienie tej symboliki tutaj na Aron HaKodesh wam trochę rekompensuje. Powiem wam, że rano jak się przychodzi na Szachrys, to tu jest piękne światło, bo tam są takie, chyba witraże to mogę nazwać, tak? Tak. Tam są takie w tle, chyba na kamerze nie będzie widać, ale tam są takie obrazki za tymi zwierzętami. I tak to wygląda. Czyli nasz szul, całe to miejsce ma uczyć ludzi. Całe to miejsce pokazuje ludziom, jak służyć Hashem. Tutaj nie będzie w Simchas Torah, czyli już jutro, tak? Czyli już jutro. Wszystkie te stoły będą usunięte i będzie wielka impreza, skakanie, tańce, będzie alkohol. Będzie mocno, będzie bardzo mocno. Idziemy na dół. Idziemy powolutku na dół. Tutaj są łazienki. Ja wam powiem, ten szul jest naprawdę piękny. On ma niesamowitą atmosferę. Jest taki nowoczesny w pewnym sensie, na nowoczesny sposób zrobiony. Ja większość świąt będę siedział w tym miejscu, do którego teraz idziemy. Będę się uczył tutaj sam i z innymi ludźmi. Będę uczył innych, inni będą uczyli mnie. A nie, możemy iść w tą stronę. Ja będę tutaj bardzo dużo, w Bais Medrash, czyli w domu nauk. Czekajcie, tutaj pamiętacie, to jest wyjście z synagogi, ale jeszcze nie wychodzimy. Zanim pójdziemy do Bais Medrash, idziemy do biblioteki. Pokażę wam tak szybko, bo to ludzie siedzą, się uczą. Tu jest mała biblioteka.
ogromna ilość książek. Widzę, ktoś się uczy Talmud. I tutaj mamy Talmud. To nie jest jedno wydanie Talmudu. To jest prawdopodobnie kilkadziesiąt zestawów Talmudu, żeby wielu ludzi mogło uczyć się tego samego w tym samym czasie razem, tak? Tak wygląda biblioteka. I będziemy szli właśnie do Szula, do Beis Hamedrasz. Poczekajcie, wiecie co? Ja muszę znaleźć Talmud, odpowiednią część Talmudu, którą się właśnie teraz uczę, bo codziennie uczę się jednej strony. I nie mogę. Na czas świąt nie mogę odłożyć nauki. Dobra, żeby nie przedłużać, wrócę tu już bez kamery i wtedy znajdę, co mi potrzeba. Idziemy teraz do środka Szula. Beis Medrasz, czyli dom nauki. I to jest dom nauki. To jest oczywiście synagoga, to jest sztybel. Sztybel, kloic, czyli mały pokój. My tutaj byliśmy przed chwilą w bibliotece. Ona jest w takim dźwiękoszczelnym pomieszczeniu. Tu też oczywiście mamy książki, dużo książek. Zacząłem mówić o sztybel. Sztybel w języku jidysz znaczy mały pokój, kloic. Inaczej mówiąc, to też mały pokój. I właśnie zazwyczaj w synagogach jest tak, że jest jedna główna synagoga, czyli tak jak my byliśmy przed chwilą na górze, i na dole na przykład, albo po bokach gdzieś, są mniejsze synagogi, które nazywają się sztybelach. Sztyble. I to są mniejsze domy, mniejsze pokoje do modlitwy, tak? Bo nie zawsze jest 100 osób, żeby się modlić. Czasami jest 10, czasami jest 12. Tutaj stoją krzesła dla rabinów, bo tutaj nie będziemy się modlili, tutaj tylko się uczymy. Przynajmniej w ciągu tych świąt oczywiście czasami tu są modlitwy, ale będzie tyle ludzi, że oni się nie zmieszczą tutaj. Tu jest Aron HaKodesh, jak widzicie. Tam za tymi drzwiami jest Sefer Toira. O, widzę, w sejfie jest schowany tutaj. Także zasłonimy go. On powinien być zasłonięty. Tak wygląda. Aron HaKodesh w tym mniejszym sztyblu, w tej mniejszej synagogi, która jest sztyblem, czyli małym pokojem na modlitwy. Tutaj jest Amud, tu będzie stał Bal Tefila, który będzie prowadził modlitwę. Chazan, tu będą siedzieli rabini, ale nie w czasie modlitwy, tylko tutaj będą różne takie panele, tak? To chyba tak się po polsku nazywa, a po angielsku też zresztą chyba można tak powiedzieć, tak? Tak, jak najbardziej. Takie panele, panele dyskusyjne, o takie panele mi chodzi. A tu będą siedzieli rabini, będą odpowiadali na pytania. Tutaj będzie też spotkanie, kobiety będą miały spotkanie, a będą siedzieli rabini, kobiety mogą zadawać pytania, jak będzie spotkanie z kobietami. Tutaj będą też pewnego rodzaju wykłady. No i tak to miejsce wygląda. Jak zawsze pokazuję trochę chaotycznie, ale jak zawsze z dobrą myślą, z dobrym przesłaniem, żeby pokazać wam autentyczność trochę, żebyście mogli zajrzeć trochę za kulisy tego wcale nie tajemniczego życia Żydów. Pewnie ktoś by chciał wiedzieć, jakie tu książki są. O, tu są naprawdę różne książki.
Tutaj widzę modlitewnik jakiś, tutaj widzę Chumasz, czyli ta książka, w której jest Tojra cała napisana z komentarzami. A tutaj widzę też Myśna, widzę też Talmud. Są różne książki. Książki są po obydwu stronach. To co? To tyle z tego miejsca, no. Dajcie koniecznie znać, jak się podobało. Dajcie znać, czy wycieczka udana. Mam nadzieję, że udana. Bo robię, co mogę, żeby was wszystkich zadowolić. Wiem, że każdemu dobrze nie zrobisz. Zawsze komuś kamera będzie się za bardzo trząsła. Zawsze komuś coś nie będzie pasowało. No ale trudno, takie życie. Ja mam zamiar się dobrze bawić przez następne 3 dni. Idę teraz do Haji, do mojej żony i do dzieci. Bo oni na pewno na mnie czekają. I na pewno są głodni. Więc pójdziemy jeść tam, gdzie widzieliście w poprzednim odcinku. Do Suka. Jeszcze raz widok ze schodów synagogi. Tutaj jakiś budynek, w którym są biura i różne rzeczy. Tam jest taki budynek operacyjny, że tak powiem. Tam daleko widać boiska do koszykówki. My mieszkamy po drugiej stronie jeziorka, jak pamiętacie. Dzieci się bawią na placach zabaw. I tyle. A z wycieczki z wypoczynkowego ośrodka dla Żydów, żydowskiego ośrodka wypoczynkowego. A ośrodek ten nazywa się The Zone. Jest w górach w Nowym Jorku. Przyjeżdżamy tu my na święta. Chłopcy mogą przyjechać na obóz wakacyjny, na kolonie wakacyjne, religijne. Trochę balansuję tutaj, chodzę, bo samochody jeżdżą. To jest droga. Więc wracamy, no. O, tam widzę wielbłąda. Jak zdążymy, nie wiem, nie chcę was zanudzać, ale może dojdziemy w tamtą stronę, to wam pokażę trochę zwierzęta. Więc ośrodek jest koloniami wakacyjnymi, obozem wakacyjnym dla chłopców. Jest to miejsce religijne. Te obozy wakacyjne mają na celu edukować dzieci. Ta strona dla chłopców, tam 10 km dalej jest miejsce dla dziewczyn. Też podobny ośrodek, ale to możecie zobaczyć w filmie, w którym oprowadzam was po koloniach, po obozie wakacyjnym dla dziewczynek. Tam, gdzie Sara jeździ co roku. No i tyle, no. Taka była wycieczka. Mam nadzieję, że się podobało. Koniecznie dajcie znać. Postaram się was zabrać jeszcze w inne miejsca. Postaram się wam od czasu do czasu pokazać takie rzeczy, których nie możecie zobaczyć na co dzień. Przynajmniej większość z was pewnie. Czekajcie, chcę wam pokazać zwierzaczka. Jest kolejny zwierzaczek. Te zwierzaczki sobie tutaj żyją. Chodzą wkoło tego jeziora. No i tyle. Dziękuję wam za uwagę. Nie chcę już was zanudzać i przynudzać. Trzymajcie się mocno. Bez raz osiem. Do następnego razu. Lachaim! Czekajcie. Mam jeszcze jedną niespodziankę dla was. Pójdziemy jeszcze do małego Szula. Do Sztybla. Ten Szur jest dokładnie w miejscu, gdzie jest nasze mieszkanie. Nazywa się Koisal Shul. Jest to naprawdę nieduża synagoga. Jest to sztybel, czyli mały pokój nauki razem z synagogą. Nie ma tu zbyt dużo do oglądania, ale zobaczycie inny rodzaj synagogi.
Tu mamy Bima, tu czyta się Tojra. Tu jest Amud, jeden, tam jest drugi, widzę. Oczywiście Aaron Kodesh. A w nim sejf, czyli Aaron Kodesh w postaci sejfu. No i w środku jest na pewno nie jeden Sefer Tojra. Jeszcze takie szybkie spojrzenie na całą synagogę. Małe miejsce, zaraz tutaj, gdzie mieszkamy. Nie trzeba iść do dużej synagogi, można tutaj przyjść rano. Oczywiście, jeśli jest minian. Jeszcze pokażę Wam taki ogólny widok z góry. No i to będzie tyle. Proszę bardzo. Mały sztybel. Teraz to już naprawdę wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się mocno. Bezras Hashem. Do następnego razu. L'chaim.